jeszcze raz zacytuję. Miasto Poznań oblało egzamin ósmoklasisty. Pisze Lewica, proszę Państwa, krytykując Platformę Obywatelską za błędną rekrutację do szkół ponadpodstawowych tutaj w Poznaniu i powiecie poznańskim. No, a Państwa i moim gościem jest przewodnicząca Nowej Lewicy w Poznaniu, Beata Urbańska. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego podstawowego pytania. Dlaczego właśnie krytycznie Państwo oceniacie tutaj organizację naboru do szkół średnich w Poznaniu i powiecie poznańskim? Są pewne zadania, które są nałożone na samorządy, które powinny być priorytetowe i powinny być one realizowane. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek zapewnienia edukacji. To wynika wprost chociażby z samej konstytucji, która mówi o tym, że każdy ma prawo do nauki i nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa, a sposób wykonywania tego obowiązku szkolnego określa ustawa. Więc dzisiaj na nas, ale też na nas jako na rodziców, nałożone są dwa obowiązki. Obowiązek z jednej strony szkolny, czyli zapewnienia tej nauki w szkołach podstawowych i obowiązek nauki, czyli tej nauki do 18 roku życia. Więc nie możemy dzisiaj doprowadzić do takiej sytuacji, w której z jednej strony mamy nałożone na nas obowiązki wynikające z ustaw, a jednocześnie... Z przepisów nadrzędnych. A jednocześnie nie przygotowujemy tylu miejsc, aby te zalecenia były realizowane. I to nas bardzo mocno zaniepokoiło. My zaczęliśmy analizować też, jak to wygląda w innych samorządach. Właśnie, jak Poznań wypadł na tle innych miast? Dokładnie, ponieważ pewne rzeczy można sobie zaprojektować. Jeżeli wiemy, ile dzieci jest w danym roczniku, wiedzieliśmy doskonale, że będzie to taki trudny, bo to jest trudny rok, tak, to jest duże wyzwanie, dokładnie tak, dla wszystkich samorządów, więc na pewno było to pewne, że samorządy będą miały dużo, dużo trudniej. Ale nie do przewidzenia. Jeżeli chodzi o miasto Poznań, to u nas w tym pierwszym takim procesie rekrutacji 3800 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. W innych miastach, ja zawsze próbuję porównywać się do takich miast jak Kraków, Wrocław czy Łódź. Czyli podobne, bo trzeba się tak gdzieś porównywać i odnosić. Kraków to jest 10600 uczniów, Wrocław 11000, a w Łodzi zaledwie... Ale to są liczby... Przepraszam, w Krakowie 2600 uczniów się nie dostało, we Wrocławiu 1300, a w Łodzi 367 osób. Czyli pewne rzeczy można było projektować. W tym roku też ta rekrutacja odbywała się nie tylko jeżeli chodzi o miasto, ale również jak patrzyliśmy na to jako aglomerację poznańską. I ja oczekiwałam od władz, które rządzą tą naszą poznańską aglomeracją, czyli Pani od miasta Poznania. Trzeba to jasno powiedzieć, że zarówno w mieście Poznaniu, jak i w powiecie poznańskim rządzi Platforma Obywatelska. No, trzeba to powiedzieć wprost, tak? Dokładnie. I teraz trzeba było sprostać temu wyzwaniu, spojrzeć na to dokładnie tak, jak na aglomerację. Jeżeli my mówimy, że dzisiaj rekrutujemy do aglomeracji, to siadamy do rozmów. Siada prezydent Poznania, siada starosta, siadają radni. Szukamy rozwiązania. Wspierają to jeszcze radni i klub, który zajmuje się edukacją i szukamy na ten temat rozwiązań. Rozmawiamy o sprawach najtrudniejszych, bo rozmawiamy o finansowaniu. I dzisiaj to pytanie, które będziemy jutro zadawać na Komisji Oświaty, to jest w jaki sposób rozmawialiśmy tutaj o finansowaniu tej edukacji, bo być może zabrakło tej rozmowy. To, że dzisiaj jest tych miejsc mniej, to wynika też z tego, że samorząd ma mniej pieniędzy. Ale... Chociaż trzeba pamiętać, że za uczniem idzie subwencja oświatowa, więc tutaj jakby uczeń... Za uczniem idzie subwencja, ale ona jest niewystarczająca, więc... Ale mimo wszystko należy w tym kontekście, o którym pani mówi, zwłaszcza, że ósme klasy, wiedzieliśmy, ile osób skończy w tym właśnie roku, prawda, ile rozpocznie nowy rok szkolny, ile będzie potrzebnych miejsc, to wszystko naprawdę było wcześniej wiadome. Zresztą z tego, co mi wiadomo, odbywały się też spotkania z samorządowcami właśnie na ten temat, na których byli informowani i mieli przypominane, że czeka ich takie wyzwanie. No i teraz pytanie jednak, które też, moim zdaniem, należy postawić, które chyba państwo też trochę stawiacie, mówiąc o tym, że miasto oblało egzamin. Kto ponosi odpowiedzialność za ten bałagan? Bo to są jednak ileś tysięcy problemów ludzkich, tak? Rodzinnych. Dokładnie, to są problemy, to są stracone wakacje dla wszystkich tych młodych osób, bo oczywiście te miejsca w szkołach ponadpodstawowych, ja chciałam też mocno podkreślić, to są szkoły ponadpodstawowe, czyli licea, tak, technika i szkoły branżowe. One muszą się znaleźć, bo to wynika z obowiązku. Natomiast nie wyobrażam też sobie sytuacji takiej, kiedy te dzieci będą musiały jeździć po prostu z jednej gminy do drugiej po to, żeby uczyć się do szkoły, kiedy mamy też problem z komunikacją, z dostępnością dzisiaj tej komunikacji. Za chwilę centrum całe nasze będzie wyłączone. Też. I teraz do tego na to nałożą się jeszcze
przepełnione klasy, przepełnione szkoły, być może dwuzmianowość, to jest problem, który poniesie ta dzisiejsza młodzież. I my musimy już dzisiaj po pierwsze powiedzieć, że miasto oblało ten egzamin, ale tak, rozpocząć... Tak, no bo to jednak ktoś władze, które za to ponoszą odpowiedzialność władze, które to przygotowywały. Tutaj w Poznaniu mamy z taką sytuacją do czynienia, że rządzi Platforma Obywatelska. To jest klub, który ma absolutną władzę w Poznaniu. Tak, i oni mają większość. I tak naprawdę od tego, w jakim kierunku ten klub poprowadzi dalszą dyskusję, takie będą rozwiązania realizowane. Natomiast ja nie chciałabym takiej sytuacji, żeby w latach kolejnych to się powtórzyło. No, tym bardziej, że można to wszystko policzyć i zaplanować, po prostu przewidzieć, tak? Bo wiemy, ile jest dzisiaj uczniów rozpoczynających, czy to jutro, ósmą klasę i wiemy, ile ich będzie szukało szkół w przyszłym roku, prawda? Nie możemy w takich odstępach rocznych, dwurocznych, czy na czas kadencji realizować tej oświaty, tak? Pani przewodnicząca, ale chciałem jeszcze jednak wrócić do tego politycznego aspektu, bo pani mówi, owszem, że i to prawda, że radni Platformy Obywatelskiej mają większość w Radzie Miasta Poznania, ale państwo no, w Radzie Miasta też macie osoby związane z Lewicą, która jak dotąd raczej w większości głosowej no, ręka w rękę głosują z rządzącymi miastem radnymi Platformy, więc chciałem podpytać trochę tak po cichu między nami, o co w tej państw krytycznej narracji chodzi? Nie przestaną już popierać, czy przestaną radni wasi popierać zarząd miasta? W tej kadencji nie ma klubu Lewicy, tak? To ja było wiem, dużo prostsze, kiedy był... Są dwie osoby, jeden radny i jedna radna, która startowała z naszych list. Są dzisiaj w klubie wspólny Poznań i na pewno będą też się odpowiednio odnosić do tego, co wydarzyło się w ogóle z naszą poznańską oświatą. Ale czy to jest taka czerwona kartka, bo te słowa są mocne, też dotyczące miasta oblało egzamin ósmoklasisty. Jutro chcecie też interweniować. Czy to jest też jakiś rodzaj czerwonej kartki od państwa kartka, a dwa, my też chcemy powiedzieć, że my chcemy usiąść do tych rozmów i pomóc, bo jeżeli jest potrzebna taka rozmowa, może dzisiaj brakuje takich klubów, które mocniej by wskazywały, że nie taki jest kierunek, tak? Dużo, jeżeli jest mocna opozycja, to być może Platforma też by słuchała tych słów. Dzisiaj zabrakło też w tej poznańskiej polityce. Mógłby zapytać oczywiście pani przewodnicząca, co pani radni robili, prawda, w tej Radzie Miasta, dlaczego o to nie pytali wcześniej, prawda? Więc to jest taki trochę, dla wszystkich radnych, również dla całej tej opozycji, żeby wskazywała ten kierunek, słuchajcie, tu musimy usiąść do rozmów, bo są rzeczy ważniejsze niż lokalna polityka, są priorytety, są młodzi ludzie, jaka jest oświata i musimy cię o tym mówić i projektować to na lata. Jeśli mam dobre dane, bo nie wiem, one pewnie się zmieniają z godziny na godzinę, taką mam przynajmniej nadzieję, na korzyść tych, którzy szukają jeszcze miejsca w szkole, ale jeśli mamy dane właściwe, to wynikałoby z nich, już nie będę ich przytaczał ze względów czasowych, ale wynikałoby z nich, że około 230 uczniów wciąż nie ma co ze sobą zrobić. Jutro pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Jakie rozwiązanie proponuje Lewica? Ja uważam, że powinniśmy jeszcze dołożyć tych miejsc po prostu do kolejnych klas, tak? Wiem, że jest problem, bo szkoły są już dzisiaj przepełnione, ale musimy znaleźć miejsca dla tych uczniów. Czy to będą szkoły technika, czy to licea, czy te szkoły branżowe. Tu nie ma innego wyjścia. My musimy znaleźć i władze miasta muszą znaleźć te miejsca w placówkach oświatowych. Tak, bo są za to odpowiedzialne. Zresztą to jest odpowiedzialność samorządu, prawda? To są też pewne kierunki po prostu całej polityki, kiedy w Poznaniu niestety częściej likwidowane były szkoły, aniżeli powoływane nowe. I dzisiaj mamy efekt tej polityki oświatowej, kiedy niestety mówiono się o uczniach jako o kosztach, a nie postrzegano młodzieży w kategoriach inwestycji. No tak, to prawda. Jeśli pani pozwoli, korzystając z obecności pani w studiu, chciałem zapytać jeszcze o inną kwestię. Od jutra szykuje się nam komunikacyjny Armagedon w Poznaniu, no bo wszyscy, którzy w mieście mieszkają, trochę się tym interesują, wiedzą, ile remontów będzie i w centrum kolejny, obok ulicy Święty Marcin mamy ulicę Fredry, później Mielżyńskiego, 27 grudnia, prawda, trasa szybkiego tramwaju jest w remoncie, dzieje się naprawdę za dużo, można powiedzieć, jeśli chodzi o jeden czas, prawda, bo nikt nie ma nic przeciwko remontom, ale w tym samym czasie to będzie komunikacyjny Armagedon, jak niektórzy się spodziewają. Jaka jest państwa ocena Lewicy tego sposobu planowania i przeprowadzenia?
przeprowadzania remontów w Poznaniu? No taka jak wszystkich mieszkańców, ja też codziennie podróżuję komunikacją miejską, wiem jak to będzie wyglądało. Nie dojadę już ze Śródki do centrum albo dalej, no bo ten tramwaj stanie. Na pewno powinna być większa częstotliwość tej komunikacji zastępczej. No to, że to tak wygląda, to no każdy będzie to widział. Zastępcza komunikacja, nie wyobrażam sobie podwyżki cen biletów w takiej sytuacji. Chociaż prezydent coś przebąkiwał o tym, prawda? Chociaż o tym już mocno się mówi w kuluarach. I gdyby to był taki dobry gest, chociażby dla młodzieży, że zwolnienie z tej opłaty za komunikację miejską. Mi tego też brakuje, że co prawda jest trudno, mamy problemy, czy będą utrudnienia, ale dajemy coś w zamian. Dzisiaj tego nie ma. Za chwilę będą radni głosowali właśnie nad podwyżką biletów. A to planowanie jednocześnie tylu remontów. Dokładnie, a to niczego nie zmieni, bo to, że my podwyższamy, to nie spowodujemy, że mieszkańcy zaczną jeździć komunikacją, czy korzystać z komunikacji miejskiej. No tym bardziej teraz. To jest duży problem i to jest też kolejne wyzwanie. A jest jeszcze jedna ważna rzecz. To, czego mi brakuje, też jako mieszkańcy Poznania, niestety, ale cały czas komisje Rady Miasta odbywają się zdalnie. To jest też absurdem. Sesje są zdalne, komisje są zdalne. Wszyscy już dawno wrócili do normalnego życia i dzisiaj ta dyskusja mieszkańców z władzami jest mocno utrudniona. Też będziemy o to apelować. Czas wrócić po prostu do normalnej pracy, a przestać korzystać z internetu. Jak widać, ja wiem, że to jest wygodne, ale to też nie załatwi wszystkich problemów. Jak widać, niezbędnej pracy, no bo coś tutaj z tym planowaniu nam dobrze nie poszło. Nie po poznańsku na pewno. Nie po poznańsku, błędna komunikacja, więc nad tym trzeba pracować. Oby się to jakoś rozłożyło w kolejnych tygodniach, jak to się mówi, żeby to jakoś rozeszło się po plecach, ale zobaczymy. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca za wizytę w studiu i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Nowej Lewicy w Poznaniu Beata Urbańska była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.